mam powiedzieć, no nie tak wyobrażaliśmy sobie plażę. O, mama go zasłoniła, taki maluszek tam jest. No, do jadalni. I say come to our house. So nice. Yeah, very nice, thank you. But first we want to go to the sea. Teraz mam lunch time. Ja też nic nie jadłam. Nie jadłaś nic? No nie jadłam, bo nie zdążyłam. Nie ty, Bella. Don't scare them away. Is it? You're a rich man. Beautiful house you have. Wow. They have my dream fridge. I was dreaming of a fridge like this. Never got it. Czy to? Never got it. Stay. Stay, Bella. Bella, stay. No. Na początku dzieci i kobiety były bardzo nieśmiałe. Dzieci bały się Belli, bo w tych domach, takich tradycyjnych domach, nie wpuszcza się psów do środka, nawet jeśli są na podwórku. Psy uważane są za zwierzęta nieczyste. W miastach jest inaczej. Ludzie mają już inne podejście do psów i różnych zwierząt. Legal? Yeah. Is it? Jak się szybko okazało, w tej rodzinie praktycznie nikt nie mówił po angielsku, więc bariera językowa była spora. No trochę przez ten translator, ale to ciężko idzie. Ale Irańczykom w ogóle to nie przeszkadza. Oni tak lubią gości, że byli po prostu przeszczęśliwi. Gospodyni przyrządziła dla nas prawdziwą ucztę i muszę przyznać, że ten pieczony kurczak był jednym z najlepszych dań, jakie przyszło nam jeść w Iranie. Zafar! Kuba be good! Good, Iran good? این جهانگر به ما نزانان چرا ده ماشن یا یک ساله Oh my god. No, do jadalni. Bella first. I will take her. I will take her. Yeah, no, no. I will take her. Don't worry. Stay, stay.
I don't know how much this food should serve all the people that arrived. No, that's impossible. Okay. It was really the best of the best of the best lunches we've ever had in Iran. So very good food, the best of the best. Iran, Lohistan, Dubai, Kharaj, Darya. Yes. Okay. Darya, Shinakuni. Yes. Oh, Darya Ho. Okay. I think now we are going to the beach, if I understood well, but I have no idea. Oh, anyway, we are having great fun. Hello. Meet the girls. Hello. A lot of them are very camera shy. Starsze dziewczyny nie bardzo chciały być nagrywane, ale gdy zaczęłam chwalić ich piękne, tradycyjne ubrania, powyciągały z szaf swoje spodnie, które są dumą każdej kobiety. O tych tradycyjnych strojach mówiliśmy w pierwszym odcinku z Bandar Abbas. O, mama go zasłoniła, taki maluszek tam jest. No, pokaż go. O, nie możemy zobaczyć, tutaj jest po drugiej stronie, więc idę filmować. No, cóż mam powiedzieć, no nie tak wyobrażaliśmy sobie plażę. Właśnie po pierwsze to jest szok, jak ktoś nigdy nie był w takim kraju, to na pewno w pierwszym momencie będzie przerażony, ale generalnie no po prostu można się przestawić. Zasada, można powiedzieć, jest taka, że tutaj nie ma czegoś takiego jak pierwszeństwo przejazdu. Jak ktoś włącza się z drogi podporządkowanej, to on po prostu jedzie, naciska na gaz i jedzie, a ty mu musisz ustąpić, czyli jest to przeciwnie do tego, co my jesteśmy nauczeni w Europie, tak?
musisz mu ustąpić. I oni jadą po prostu, nie patrzą w lusterka, na pełnym gazie, z drogi podporządkowane i jedzie. Tak samo zajeżdżają drogę z pasa, czyli jak mamy 3 czy 4 pasy, to też pasy to jest sprawa bardzo, bardzo umowna. Tak więc notorycznie zmieniają pas i po prostu potrafią ci przed samą maską zajechać drogę. I jak ty w niego jedziesz, to będzie twoja wina. Jak ty w niego walniesz, to będzie twoja wina. Nie jego wina, tylko twoja wina, bo to zawsze jest wina osoby, która jest z tyłu. Być może właśnie wychodząc z tego założenia, oni po prostu włączają się do ruchu bez patrzenia, czy jest miejsce. Tak samo jak samochód jest zaparkowany i włącza się do ruchu, to on po prostu rusza na gaz i ruszy i dopiero czasem wtedy spojrzy w lusterko. A czasem w ogóle nie patrzy w lusterko, tylko po prostu jedzie. I ty musisz mu ustąpić miejsca, no bo przecież go nie staranujesz, prawda? I mniej więcej tak na tej zasadzie ten ruch wygląda. Więc jak się przestawimy i już przyzwyczajimy do tego, że właśnie tak jest, no to da się jeździć, tak? Plus właśnie to, co przed chwilą było, te zwalniacze. Jest tych zwalniaczy strasznie dużo i bardzo często zwalniacze są jeden za drugim. Zwalniacz, potem znowu. Więc trzeba uważać. Jak się jedzie w ruchu razem z innymi samochodami, to nie jest trudne, bo widzimy, jak inne samochody zwalniają. Natomiast jak czasem, co rzadko bywa, ale są jakieś drogi przez wioski, to nagle można być bardzo zaskoczonym, bo często nie ma żadnych znaków, one nie zawsze są pomalowane, żeby było widać taki garb. No więc trzeba uważać, bo można sobie krzywdę auto zrobić, jakiś tam bubu. Cały ten region tutaj to są takie namorzynowe tereny i udało nam się znaleźć fajne miejsce, gdzie jest dużo wody i możemy pokazać, bo w innych miejscach to tak było po kostki. Tutaj jest woda nie najbardziej taka przejrzysta, ale w taki gorący dzień to trudno się powstrzymać i znaleźliśmy fajne miejsce, gdzie wydaje się, że nikogo nie ma i ja też spróbuję tak szybciutko wykąpać się.
tutaj ktoś buduje takie altanki, jest tam więcej betonowych kołek, kółek takich zrobionych, więc będzie tych więcej. A ta jedna tam jest skończona, a te tutaj się budują, więc przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda ten proces. A wszystko jest związane, nic nie ma żadnych gwoździ ani niczego, tylko wszystko jest po prostu zawiązane i potem obkładają to liściami palmowymi. A jeszcze w poprzednich miejscach wcześniej widzieliśmy takie zrobione z gliny, tak więc po tym jak oni tutaj wszystko to zrobią, całą tą strukturę, to później obkładają to gliną i w ten sposób powstają takie budyneczki, które w przeszłości używane były jako lodówki. Tam przechowywano jedzenie, a w niektórych po prostu wodę, bo jak akurat robiąc jakby ten fundament albo gdzieś znaleźli źródełko wody, wykopali studnie i robili wokół tego taką budowlę, żeby ta woda tam nie wysychała. Lub jeżeli kopali, nie dokopali się do tej wody, to wtedy powstawał tam taki spichlerz i przechowywano tam jedzenie. Podobno też przywożono lód tutaj z gór, tak, w zimie po prostu. Wykopywali, robili po prostu, dokopywali się do takiego lodu, przywozili to tutaj i w ten sposób mogli przechowywać jedzenie nieco dłużej. Przyjechaliśmy tutaj z samego rana, tak jak nam radzili, że musimy przyjechać do portu z samego rana, tak więc jesteśmy i faktycznie widzimy samochody wjeżdżają tutaj przez bramę. My musimy mieć, jakby być w osobnej kolejce, tej co dla samochodów ciężarowych, my ustawiliśmy się w tej kolejce dla samochodów osobowych. No ale to nie jest problem, tam już niedźwiedź poszedł załatwiać papierologię, no i zobaczymy, bo nie ma żadnych informacji, nie wiemy o której ten prom jest, w ogóle nic nie wiemy. Wiemy tylko, że jesteśmy w dobrym miejscu i na pewno dopłyniemy na Cashem Island, ale nie wiemy kiedy i nie wiemy za ile. Ta dziewczyna na wózku sprzedaje chusteczki higieniczne i ma taki mobilny terminal, dzięki czemu można płacić kartą. W Iranie są tak duże nominały, że idąc na większe zakupy trzeba mieć tyle pieniędzy i ludzie po prostu wolą płacić kartą za wszystko, nawet za drobne rzeczy. No ale no, czegoś takiego jeszcze nie widziałam, nie? W końcu to jakby jest osoba, która żebra, można powiedzieć. Tak więc, no, co kraj, to obyczaj. Dziwnie trochę, bo wiecie, tyle jest papieru, formy do jakichś formularzy do uzupełnienia. Normalnie wizy sprawdzają, paszporty, wszystko. No, tak jakbyśmy przekraczali granicę, mimo że ciągle jesteśmy w Iranie. Cztery ręce. It takes ages. It does. Okay. Shall we go? Ages. Ages, like I've for, been... For fuck all. For nothing, we just want to go to an island. I've been sitting here for an hour. Anyway... A biorą w łapę cały czas, nie wiem za co. Dają im papiery i pod spodem pieniądze. Ah. Nie wiem za co. Maybe to make it quick. Maybe, I don't know. Ale
Ale ty nie patrzyłeś na daty. Było kilka lat temu. Tak? Trzeba patrzeć na daty, trzeba patrzeć, czytać wszystko. I'm not sure if that's the end. Yeah. Hold it. Zmieraj mu jeszcze coś, kurwa, bierze jakiś tyket. Tu. Co wie, jak ty? Dobra, mam ten papierek. Brom prawie jak w Świnoujściu, tylko prawie robi wielką różnicę. Stan techniczny tych promów i limit ładunku pozostawiał wiele do życzenia. Ale co tam, przecież była szalupa ratunkowa, więc nie było się czym martwić, prawda? Powiem tylko, że na drugi dzień po naszej przeprawie jeden z tych promów zatonął. Na szczęście nie było ofiar w ludziach, bo zaczął tonąć tuż przy nabrzeżu, ale nie chciałabym być na jego pokładzie. Rany, rany, ale się tu przespało. Rany. Nareszcie, tak żeśmy tęsknili po prostu. Super. Nie ma to jak w domu. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.